postawiłaś mi pytanie o różnicę pomiędzy miłością a przyjaźnią. Mówimy tutaj o miłości między mężczyzną i kobietą i przyjaźnią między mężczyzną i kobietą. Jest różnica. Mianowicie w miłości jest jakieś takie zjawisko, że człowiek nie chce, żeby w tę relację miłości wszedł ktoś inny. Ktoś inny w tej relacji będzie przeszkodą, będzie pewnym intruzem. Dotyczy to szczególnie miłości małżeńskiej, w której intruzem mogą być rodzice, w pewnym sensie intruzem mogą być dzieci, że mówi mąż, moja żona jest bardziej matką niż żoną. Czy mówi żona, mój mąż o wszystkie rzeczy, które są w mieszkaniu, musi zapytać swoją matkę. I widzimy, że ta więź małżeńska, więź miłości małżeńskiej zostaje zakłócona przez kogoś z zewnątrz, który traktowany jest, trudno to, ale właściwie jako intruz, jako coś obcego, coś, co narusza zwartość więzi miłości. W przyjaźni jest inaczej. Przyjaźń się cieszy tym, że ktoś do tego grona przyjaciół jeszcze dochodzi. Przyjaźń jak gdyby rozlewa, ta więź przyjaźni rozlewa się wokół i tworzy grona przyjaciół, są grono przyjaciół. No mieliśmy takie przykłady historyczne grona przyjaciół Filaretów i Filomatów we Wilnie. To było grono przyjaciół i ono było rozszerzające się tak bardzo, że było traktowane przez ówczesne władze jako niebezpieczne dla struktury ówczesnego życia politycznego.